Witajcie! Dziś przeniesiemy się do fascynującego i zaskakującego świata fobii. Na pewno słyszeliście o powszechnych lękach, takich jak arachnofobia, czyli strach przed pająkami, czy klaustrofobia, lęk przed zamkniętymi przestrzeniami. Ale co, jeśli powiedziałbym wam, że są osoby, które odczuwają paniczny lęk przed kolorem żółtym, papierem, a nawet tańczeniem? W tym filmie opowiem o 17 najbardziej nietypowych i zaskakujących fobiach, które spotykają się z życiem wielu ludzi na całym świecie. Kromatofobia to lęk przed pieniędzmi, który objawia się niepokojem lub paniką w sytuacjach związanych z ich posiadaniem, wydawaniem lub zarabianiem. Skutki uboczne mogą prowadzić do problemów finansowych i społecznych. Przyczyny mogą być związane z traumatycznym doświadczeniem lub normami prawnymi dotyczącymi dostępu do zasobów. Leczenie obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, ekspozycję na sytuacje związane z pieniędzmi oraz techniki relaksacyjne, które pomagają w radzeniu sobie z lękiem. Ksantofobia to specyficzny lęk przed kolorem żółtym, który objawia się silnym niepokojem, a nawet paniką na widok przedmiotów w tym kolorze, takich jak ubrania, kwiaty czy znaki drogowe. Osoby cierpiące na ksantofobię mogą unikać sytuacji, w których mogą napotkać żółte przedmioty, co wpływa na ich codzienne życie. Objawy tej fobii mogą obejmować przyspieszone tętno, pocenie się oraz uczucie duszności. Przyczyny ksantofobii mogą być związane z traumatycznymi doświadczeniami lub innymi zaburzeniami lękowymi, a leczenie zazwyczaj koncentruje się na terapii poznawczo-behawioralnej, która pomaga pacjentom oswajać się z ich lękami. Pogonofobia to lęk przed brodami, który objawia się silnym niepokojem lub obrzydzeniem na widok osób z brodami. Osoby cierpiące na tę fobię mogą doświadczać charakterystycznych objawów, takich jak przyspieszone bicie serca, pocenie się lub drżenie. Mogą również reagować panicznie, co prowadzi do unikania sytuacji, w których mogą spotkać brodatych mężczyzn. Przyczyny pogonofobii mogą być związane z traumatycznym doświadczeniem lub kulturowymi stereotypami dotyczącymi brodaczy. Leczenie polega na terapii poznawczo-behawioralnej oraz narażaniu pacjenta na kontakt z osobami z brodami, co pomaga mu oswajać się z lękami. Arachibutyrofobia to specyficzny lęk przed tym, że masło orzechowe przyklei się do podniebienia. Osoby cierpiące na tę rzadką fobię odczuwają silny niepokój lub dyskomfort na myśl o jedzeniu masła orzechowego, obawiając się, że przyklejenie się do podniebienia spowoduje trudności z oddychaniem lub przełykaniem. Choć może się wydawać nietypowa, arachibutyrofobia może prowadzić do unikania nie tylko masła orzechowego, ale i innych lepkich pokarmów. Globofobia to lęk przed balonami, który może objawiać się strachem przed samym widokiem balonów, ich dotknięciem, a szczególnie przed ich pęknięciem. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać silny niepokój w miejscach, gdzie są balony, takich jak spotkania rodzinne, imprezy czy sklepy. Często obawy związane są z hałasem, gdy balon pęknie, co u niektórych wywołuje stres lub panikę. Globofobia może być związana z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości, ale jest zwykle leczona za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej i technik ekspozycji, które pomagają oswoić się z lękiem. Omfalofobia to lęk przed pępkami, który objawia się silnym niepokojem lub obrzydzeniem na widok lub dotyk pępka, zarówno własnego, jak i innych osób. Osoby cierpiące na omfalofobię często unikają dotykania swojego pępka, odsłaniania brzucha, a nawet patrzenia na pępki na zdjęciach czy w filmach. Lęk ten może mieć swoje źródło w traumatycznych doświadczeniach lub przekazach, które wiążą negatywne skojarzenia z pępkami. Omfalofobia, jak inne fobie, może być leczona za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej, która pomaga w oswajaniu się z lękiem i zmianie negatywnych myśli. Chylofobia odnosi się do irracjonalnych lęków przed lasami, drzewami lub zalesionymi obszarami. Osoby, które odczuwają tę fobię, mogą odczuwać strach na myśl o przebywaniu w lesie, a nawet na widok lasów. Ten strach często jest związany z zagrożeniem przed nieznanym, dziką przyrodą, zagubieniem lub ciemnością, które są kojarzone z lasami. Może pojawić się panika, przyspieszone bicie serca, duszność lub unikanie kontaktu z terenami leśnymi. Jak w innych przypadkach fobii, chylofobia może być leczona za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej i stopniowego narażania na bodźce wywołujące lęk. Lachanofobia to irracjonalny lęk przed warzywami. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach lub niechęć wobec warzyw, co prowadzi do unikania ich w codziennej diecie. Objawy mogą obejmować panikę, nudności,
przyspieszone bicie serca, a nawet problemy z oddychaniem na myśl o warzywach lub podczas ich widoku. Lachanofobia może wynikać z negatywnych doświadczeń związanych z jedzeniem warzyw w dzieciństwie, takich jak przymusowe jedzenie ich przez rodziców, lub z obaw o ich teksturę, smak czy zapach. Leczenie tej fobii zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki oraz stopniowo wprowadzać warzywa do diety w kontrolowany sposób. Genofobia to irracjonalny lęk przed kolanami lub ich dotykaniem. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach na myśl o kolanach, ich wyglądzie, a także o sytuacjach, w których muszą klęknąć lub zgiąć kolana. Objawy genofobii mogą obejmować panikę, przyspieszone bicie serca, pocenie się czy duszności w sytuacjach związanych z kolanami. Fobia ta może być wynikiem negatywnych doświadczeń, takich jak kontuzje kolan lub lęków związanych z utratą kontroli. Leczenie genofobii często polega na terapii poznawczo-behawioralnej, która pomaga osobom zrozumieć swoje lęki oraz stopniowo stawiać czoła sytuacjom, które je wywołują. Skryptofobia to irracjonalny lęk przed pisaniem lub przed sytuacjami związanymi z pisaniem, takimi jak wypełnianie formularzy, pisanie w zeszycie czy korzystanie z klawiatury. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach, niepokój, a nawet panikę na myśl o konieczności pisania. Objawy mogą obejmować drżenie rąk, nadmierne pocenie się, uczucie duszności, a także unikanie sytuacji, w których wymagane jest pisanie. Skryptofobia może wynikać z negatywnych doświadczeń związanych z pisaniem, takich jak stres w szkole lub pracy, krytyka ze strony nauczycieli lub rówieśników, czy też lęk przed oceną. Leczenie tej fobii zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki, a także ułatwia stopniowe podejmowanie działań związanych z pisaniem w kontrolowany sposób. Deipnofobia to irracjonalny lęk przed rozmowami podczas posiłków, zwłaszcza w towarzystwie innych osób. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny niepokój lub strach na myśl o konieczności angażowania się w rozmowy podczas jedzenia. Objawy mogą obejmować uczucie duszności, przyspieszone bicie serca, pocenie się, a także unikanie sytuacji związanych z jedzeniem w grupie, takich jak kolacje, przyjęcia czy rodzinne obiady. Deipnofobia może wynikać z wcześniejszych negatywnych doświadczeń, takich jak zawstydzenie się podczas jedzenia lub obawa przed krytyką w towarzystwie. Leczenie deipnofobii zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki, a także stopniowo stawiać czoła sytuacjom, które wywołują stres związany z rozmowami podczas posiłków. Ablutofobia to irracjonalny lęk przed kąpielą, myciem się lub czyszczeniem ciała. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać silny niepokój lub panikę na myśl o potrzebie mycia się, co prowadzi do unikania kąpieli lub prysznica. Objawy ablutofobii mogą obejmować przyspieszone bicie serca, duszności, pocenie się, a także uczucie oszołomienia lub paniki w związku z czynnościami związanymi z higieną osobistą. Lęk ten może wynikać z negatywnych doświadczeń związanych z kąpielą, takich jak urazy, oparzenia czy trauma psychiczna. Ablutofobia może również mieć swoje źródło w lęku przed wodą lub obawie przed intymnością. Leczenie ablutofobii często obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki, a także wprowadza stopniowe i kontrolowane podejście do sytuacji związanych z higieną. Heliofobia to irracjonalny lęk przed słońcem lub promieniowaniem słonecznym. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach na myśl o przebywaniu na słońcu, co prowadzi do unikania sytuacji związanych z ekspozycją na światło słoneczne, takich jak spacery, plażowanie czy nawet otwieranie okien. Objawy heliofobii mogą obejmować panikę, przyspieszone bicie serca, pocenie się, a także uczucie duszności czy dezorientacji. Lęk ten może być spowodowany negatywnymi doświadczeniami, takimi jak oparzenia słoneczne, czy też obawą przed skutkami zdrowotnymi, takimi jak nowotwory skóry. Leczenie heliofobii zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki oraz wprowadza stopniowe wystawianie się na promieniowanie słoneczne w kontrolowany sposób, co może pomóc w redukcji lęku. Optofobia to irracjonalny lęk przed otwartymi przestrzeniami lub sytuacjami, w których widoczność jest nieograniczona. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach na myśl o przebywaniu w takich miejscach, co prowadzi do unikania otwartych terenów, parków, placów czy przestrzeni publicznych. Objawy optofobii mogą obejmować panikę, przyspieszone bicie serca, duszności, a także pocenie się czy uczucie oszołomienia w otwartych przestrzeniach.
Lęk ten może wynikać z obaw o utratę kontroli, zagubienie się czy napotkanie niebezpieczeństw w nieznanych lub nieograniczonych terenach. Leczenie optofobii zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki oraz wprowadza stopniowe narażanie na sytuacje wywołujące lęk w kontrolowany sposób. Chorofobia to irracjonalny lęk przed tańcem lub sytuacjami związanymi z tańcem. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach lub niepokój na myśl o tańczeniu, a także unikać imprez, wydarzeń towarzyskich, a nawet sytuacji, w których mogą być zachęcane do tańca. Objawy chorofobii mogą obejmować panikę, przyspieszone bicie serca, pocenie się, drżenie, a także uczucie zawrotów głowy lub oszołomienia w związku z myślą o tańcu. Lęk ten może wynikać z wcześniejszych negatywnych doświadczeń, takich jak ośmieszenie się podczas tańca, obawa przed krytyką ze strony innych lub lęk przed utratą kontroli nad własnym ciałem. Leczenie chorofobii często obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki, a także stopniowe wystawianie się na sytuacje związane z tańcem w kontrolowany sposób. Somnifobia to irracjonalny lęk przed snem lub sytuacjami związanymi ze snem. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach na myśl o zasypianiu, co może prowadzić do unikania snu, obawy przed nocą oraz problemów z funkcjonowaniem w ciągu dnia. Objawy somnifobii mogą obejmować panikę, przyspieszone bicie serca, duszności, pocenie się oraz uczucie dezorientacji lub zagubienia w ciemności. Lęk ten często wynika z wcześniejszych negatywnych doświadczeń, takich jak koszmary senne, problemy ze snem, obawa przed utratą kontroli podczas snu czy strach przed śmiercią w trakcie snu. Leczenie somnifobii zazwyczaj obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki, a także wprowadza techniki relaksacyjne oraz strategie radzenia sobie z lękiem przed snem. Koulrofobia to irracjonalny lęk przed klaunami. Osoby cierpiące na tę fobię mogą odczuwać intensywny strach, niepokój lub panikę na myśl o klaunach, co prowadzi do unikania sytuacji, w których mogą się z nimi spotkać, takich jak festyny, parady czy cyrki. Objawy koulrofobii mogą obejmować przyspieszone bicie serca, duszności, pocenie się, drżenie, a także uczucie oszołomienia lub dezorientacji w obecności klaunów lub ich wizerunków. Lęk ten może wynikać z negatywnych doświadczeń z dzieciństwa, filmów czy programów telewizyjnych, które przedstawiały klaunów w przerażający sposób. Leczenie koulrofobii często obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga osobom zrozumieć i przezwyciężyć swoje lęki, a także stopniowe narażanie się na sytuacje związane z klaunami w kontrolowany sposób.